będzie areną skandalu. Okienka transferowe zostały otwarte i politycy przechodzą do innych partii. Dawno nie było tak gorąco w kuluarach. Czy to może przesądzić o wyniku nadchodzących wyborów? Jeden z posłów tak właśnie sądzi. Sejm od zawsze jest areną zaciętych walk. Politycy często przekrzykują się, kto ma rację w najróżniejszych sprawach dotyczących naszego państwa. Nieraz dochodziło do sytuacji, że musiała interweniować Straż Marszałkowska. Na szczęście nie będzie tak ostro. Skandali w parlamencie nie brakuje. Ostatnio głośno jest o aferze z Komisją Nadzoru Finansowego czy Amber Gold. Teraz stoimy przed kolejnym. Ujawniono gigantyczne transfery do Prawa i Sprawiedliwości. Wielu będzie zdziwionych, kto ma tam trafić, ale jest to postać, która może jeszcze namieszać w polskiej polityce. Transfery w Sejmie w ostatnim czasie z Kukiz15 odszedł znany wszystkim polityk Marek Jakubiak. Stworzył własne ugrupowanie pod nazwą Federacja dla Rzeczpospolitej. Po tym fakcie Paweł Kukiz pod wpływem alkoholu napisał kilka niemiłych komentarzy, za które przeprosił posła. Jego partia zaczyna się rozpadać. Do Prawa i Sprawiedliwości dołączył jeden z posłów Kukiz15 Ireneusz Zyska. Ten od początku był zapisem i nie ukrywał swoich sympatii. O przejściu mówi tak. Od początku kadencji wspieram rząd Prawa i Sprawiedliwości, polski rząd, który podjął się bardzo trudnych reform i odbudowy Polski po dwóch złych kadencjach koalicji PO-PSL. Ten rząd wymaga wsparcia ze strony posłów, którzy uważali się za opozycję konstruktywną, mówi Zyska. Sejm, znany poseł przejdzie do PiS. Nie on jedyny postanowił przejść do Prawa i Sprawiedliwości. W kuluarach sejmowych coraz głośniej mówi się o byłym działaczu Ruchu Narodowego i pośle Kukiz15 Adamowi Jędruszkiewiczowi. Nie podał on jeszcze swoich politycznych planów, ale wiele wskazuje na to, że znajdzie się w PiS. Jego przyjaciel mówi o nim tak, Adaś uważa, że tylko jeden, szeroki obóz prawicy jest w stanie zatrzymać coraz głodniejszą władzę opozycję, na czele której może stanąć Tusk. Adaś Tuska nienawidzi, uważa za najgorsze zło, powiedział WP przyjaciel posła. Poseł był w ostatnim czasie związany z partią Janusza Korwin-Mikkego, ale stwierdził, że tam ciągle się tylko kłócą i nie są w stanie prowadzić realnej polityki. Sam twierdzi, iż tylko jeden obóz jest w stanie przeciwstawić się Platformie Obywatelskiej. Spójrzmy na politykę realnie. Dzisiaj najsilniejszym obozem,
który ma szansę utrzymać władzę, kontynuować reformy i zatrzymać Tuska, jest obóz Zjednoczonej Prawicy. Takie są fakty, mówi Andruszkiewicz. Poseł jest bardzo popularny w internecie i może totalnie zawrócić w polskiej polityce. Wszystko okaże się w przyszłym roku, kiedy odbędą się wybory. Czas pokaże, co te transfery przyniosą.